Dzień dobry, Czarzasty Michał, firma Syngenta Polska. Znajdujemy się w gospodarstwie pana Dawida Koska w miejscowości Krzywki Piaski w powiecie mławskim na polu, gdzie mamy wysianą kukurydzę Maximize. Panie Dawidzie, znajdujemy się na kukurydzy Maximize. Kiedy został dokonany wysiew kukurydzy? Wysiew był 30 kwietnia. W obsadzie założenie było 83 tysiące i tak mniej więcej wyszło. Jest to uprawa na kiszonkę z przeznaczeniem dla krów mlecznych. Co pana skłoniło do uprawy kukurydzy Maximize? No, to jest mieszanina trzech odmian, więc tutaj jest w zależności od wysokości umiejscowienie kolby. Bardzo duża masa z hektara plonu. No i jako nowość na rynku. Czy docenia pan jako zaletę, że kukurydza Maximize była od razu zaprawiona zaprawami Force plus Corit? Tak, Force plus Corit, bo tutaj jest stanowisko po łące, był problem właśnie z drutowcem, stąd właśnie zaprawa Force. No i Corit dodatkowo od ptactwa i dzikiej zwierzyny. Dzisiaj mamy 31 sierpnia. Tak jak widać po kolbach, każda jest inna. Mamy trzy rodzaje kolb, ponieważ są tu wysiane trzy rodzaje, trzy różne odmiany kukurydzy zmieszane w jednym worku. Jeszcze tylko rzucimy okiem na wysokość. Kukurydza na chwilę obecną ma ponad 3 metry. Od samego dołu jeszcze jest zielona. Jak określaliśmy, jeszcze trochę nam trzeba poczekać, żeby dokonać zbioru. Panie Dawidzie, dziękujemy bardzo. Życzymy wysokich plonów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.